a my jedziemy teraz na Ukrainę, a właściwie z Ukrainy do nas przyjechali nasi goście. Otóż to, co dzieje się na Ukrainie, wszystkich porusza. Na Ukrainie jest bardzo trudna sytuacja. Ze mną są Witalij Portnikow, ukraiński dziennikarz, oraz Maria Stepan, dziennikarka Wiadomości, która kilka godzin temu wróciła z Kijowa. Marysiu, czy spodziewałaś się takiego obrotu spraw? Nie, no myślę, że nikt się tego nie spodziewał. Wszyscy myśleli, że to się zakończy tak jak na pomarańczowej rewolucji. Będą wcześniejsze wybory, pokojowo, a tu się okazuje, że niestety na razie nie, przynajmniej na razie nie. Zobaczmy, jak wyglądały ostatnie dni na Ukrainie. Dlaczego jeszcze jest ten diabeł na Ukrainie? Wiedzieliśmy przecież, że diabeł wstąpił w tego Janukowycza. Żądamy wyborów prezydenckich i to w tym roku. Nie cofniemy się. Od kilku dni widzimy demonstracje. Jak wygląda życie zwykłych ludzi na Ukrainie, którzy nie są w to zaangażowani? Czy w ogóle tacy są? Są oczywiście, że są tacy ludzie, którzy nie są w to zaangażowani. Tak naprawdę ten protest, ten Euromajdan to jest samo centrum Kijowa, a poza tym centrum toczy się normalne życie. Majdanu strzegą, bronią ludzie, którzy nazywają siebie samoobroną Majdanu. Oni tam mają rozbite namioty, są świetnie zorganizowani. Natomiast mieszkańcy Kijowa głównie przychodzą tam w weekendy, w soboty i w niedzielę, bo no zrozummy, nie każdego stać na to, żeby z dnia na dzień zostawić swoją rodzinę, pracę i rozpocząć rewolucję na Majdanie. Więc, ale większość ludzi, z którymi przynajmniej ja rozmawiałam, oni bardzo popierają to, co chcą osiągnąć ci ludzie na Majdanie, więc przyjeżdżają i chociażby taką swoją obecnością właśnie w sobotę i w niedzielę chcą dodać im otuchy. To są bardzo potrzebne słowa. Jesteście bohaterami, myśmy to widzieli. Biją im brawo, robią sobie z nimi zdjęcia i mówią: świetnie, wy walczycie także o naszą przyszłość. Czy można załatwić zwykłe sprawy na Ukrainie? Jak funkcjonują urzędy, szpitale? Wydaje się, że wszystko jest w porządku. Centrum jest już niestety trochę bardziej opuszczone. Ja tam właściwie jeżdżę od listopada i to myśmy tam widzieli. Chodziliśmy do tych samych sklepów, ale no jeszcze na razie tam dociera i transport i są przywożone normalnie produkty, więc wszystko jest w porządku. Natomiast jeżeli chodzi o szpitale, to ja nawet rozmawiałam z ludźmi, ci, którzy są poszkodowani na Majdanie, oni boją się jeździć do szpitali, bo oni wiedzą, że to restrykcyjne prawo, które zostało wprowadzone, pozwala na to, by nawet ze szpitali wyłapywać rannych. I tak odwozić, się dzieje. I tak się dzieje. I odwozić po prostu do aresztu. W związku z tym pewnie na dużą skalę są organizowane takie szpitale polowe, prawda? Takie medyczne punkty, oni na to mówią medpunkty. Tam przyjeżdżają wolontariusze, lekarze z całej Ukrainy.